Bawiłem się dobrze, na Sylwestra nie było aż tak grubo. Jak to mogło się wydawać, oglądając moje Instastory? Spróbuję zebrać myśli. Tak, było bardzo fajnie. Byliśmy z moją żoną sami w bloku całym chyba, bo to nasze nowe mieszkanie, ale jeszcze nikt się tam nie wprowadził. O północy wyszliśmy na dach, nad szóste piętro i stamtąd oglądaliśmy, jak ludzie odpalali fajerwerki w całej Warszawie. W sumie dookoła całą Warszawę było widać, więc naprawdę fajnie. No myślę, że zapamiętam. Ja i moja żona zapamiętamy tego Sylwestra dosyć dobrze, bo to taka pierwsza noc na swoim. Nic szczególnego na ten rok nie postanowiłem. Chcę, aby moje postanowienia były takie jak w latach poprzednich, czyli iść do przodu, rozwijać się, żeby zdrowia nie zabrakło, żeby kontuzje omijały i myślę, że to wszystkie życzenia, które mam na ten sezon. Nie, ja nie stawiam żadne cele, tylko żeby być zdrowi i wszyscy około mnie zdrowi i później wszystko zrobimy. Tylko zdrowie, wszystko drugo się uda zrobić. Stawiam sobie postanowienia, ale nie tylko na nowy rok. Już miałem jakieś tam postanowienia, których się trzymam i będę dalej próbował się trzymać. Ja mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy, zdrowy. Jak będzie zdrowy, to reszta też będzie.